Witam wszystkich w kolejnym odcineczku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mamy rozwojowe gospodarstwo. A co dzisiaj? Dzisiaj mamy oczywiście wydatek rzędu ponad 2 miliony. Zobaczymy, ile zrobimy. Także 2 miliony będę chciał wszystko przepierdzielić, bo chcę po prostu zarabiać dalej na tej serii. Jak będę miał dużo pieniędzy, nie mam żadnego kredytu, nie będę miał co z nimi zrobić. Napiszcie hashtag nowości, bo dzisiaj też tych nowości dużo będzie, nowych nabytków. A ja wam przypnę serduszko. Pamiętajcie, że brakuje, nie wiem, ze 20-30 osób na moim Instagramie, żeby otworzyć sklepik, bo tam wbijamy 5 tysięcy osób. Także jeżeli jeszcze nie macie konta, załóżcie sobie to konto. Załóżcie sobie to konto na Instagramie, żeby mnie śledzić na bieżąco. Zaobserwujcie, polećcie znajomym i na pewno fajne mody będą wychodziły na ileś tam obserwujących. No i lecimy po 40 koła subów, także chyba wiecie co zrobić. Trzeba udostępnić ten film, żeby te zasięgi rosły, rosły, jeszcze raz rosły. Mamy 400 tysięcy. Ekspresowa sprzedaż koni, 800 tysięcy zysku. No i niestety trzeba będzie jeszcze wydać jakieś pieniądze. Kupmy sobie coś innego, coś co jeszcze nie mieliśmy. Takich nie mieliśmy. Dobra, 1/10 z tego tracimy na zakup nowych koni, także raczej tych 2 milionów nie ujrzymy dzisiaj, nie ujrzymy, ale to żaden problem, bo i tak naprawdę zarobimy dosyć sporo, już mamy milion, także będziemy mieli milion, no prawie 1 800 000, także moim zdaniem to i tak są kwoty rzędu duże, bardzo duże, no 1 800 000 praktycznie. Potwierdź, mam koni wystarczającą dobrą ilość, tutaj chyba u krów jest bardzo, no właśnie, czystość jest 0%, jak wygląda sprawa z mlekiem, 20, o Boże. Planowałem też zakup nowych krów, mam ich 20, chyba tam 50 albo 40 mam tych krów teraz i planuję zakup nowych, no tak około stówki, jak sobie zakupimy, to chyba będzie fajnie. Czy coś sprzedamy w dzisiejszym odcinku? Nie wiem, z maszyn chyba nic. Wszystkie maszyny gdzieś tam nam są potrzebne na gospodarstwie i zacznijmy sobie od zabawy ze sklepem. A mianowicie, prosta zasada, co kupujemy? Na pierwszy rzut oka kupujemy sobie tego oto John Deere'a, był obiecany, że go kupię i właśnie w ten sposób bierzemy sobie koła te, bierzemy sobie koła na podwójnych, tego John Deere'a nie chcę, na szerokich jak najbardziej, RK, bierzemy sobie za 80 tysięcy, lepszą konfigurację, 450-konna bestia trafia na nasze gospodarstwo. Żeby ten mega duży ciągnik, ogólnie tu jeszcze jest coś nowego, 329 tysięcy, można tego Fenda kupić, bądź ten ciągnik, który też ma chyba no 400 prawie 50 koni, plus ten ma konfigurację do 500, ja pierdzielę, ale to jakie drogie, 367. Także na razie tego nie będziemy kupować, żeby to zostało jeszcze na kiedyś, prawda? Kolejna sprawa, czyli ochrona roślin, obiecałem, że kupię drugiego. Kupuję drugiego za 500 koła. Zostało nam 900 tysięcy. Już wydaliśmy tyle pieniędzy tak szybko. Ja pierdzielę. Samochody. Tak patrzę, co mi jest jeszcze bardzo potrzebne. Kombajny do kiszonki nie bardzo. Technologia ziemniaków to bardziej jak będziemy iść oczywiście w jakieś świnki. Oczywiście też to niedługo będziemy robili. Kosiareczki dwie. Na razie kosiarka nie jest nam potrzebna. Mamy wszystko dosyć spoko uzupełnione, także tutaj nie ma problemu. Przyczepy nowe też nie trzeba. Kultywatory mamy dosyć duży. A, już wiem co miałem wziąć. Miałem kupić trzeci siewnik, bo mamy trzy ciągniki, także sianie teraz na trzy siewniki. Będzie dosyć fajną sprawą. Zbiorniki na gnojówkę, ochrona roślin, technologia nawożenia, zgrabiarki, technologia do uprawy bawełny. Jak na razie tego nie potrzebujemy. I teraz pojedźmy sobie. Co jest, z jakiej racji ty tu jesteś? Zawiozysz się na gospo, pojedziemy. Ogólnie wszystkie pola mam obsiane w soję. Także gdzieś ten odcinek z wielkich żniw soi na trzy kombajny też się pojawi, bądź się taki odcinek nie pojawi, bo raczej to na live sobie pykniemy. Dzisiaj na odcinku też jeszcze jakieś opryski Boże zrobimy. I będziemy chyba stawiali solary gdzieś w przyszłym odcinku, bądź będziemy łączyli pola, żeby zrobić jak największe. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, żeby gdzieś tam tamte pola też inwestować. Zobaczymy jeszcze, ile mamy kwoty, bo ja wydałem tych pieniędzy, jak widzieliście przed chwilą, dosyć dużo i nie wiem nawet, ile mi zostało. Akcja obornik, akcja gnojówka, rzeczy, których jeszcze nie pokazywałem, też oczywiście na kanale będą. Ale na razie sobie zajedźmy tutaj. Naprawdę, no jest porządek na gospodarstwie, prawda? Nie ma jakiegoś syfu, jest wszystko zajebiście pięknie ogarnięte. Także dla mnie jest to naprawdę, naprawdę rzecz piękna. I wjeżdżamy sobie tutaj, elegancko, pykamy sobie, oj cyk.
I cyk. I oczywiście zapraszam na live'a, który będzie o 19 dzisiaj, żeby każdy był, no nie? Dobra, tutaj mamy kombajny. Kombajn do kiszonki. Tutaj mieliśmy posprzątać u krów, także też pasowałoby to zrobić, żeby tutaj zrobić jakikolwiek porządek, prawda? Jak widzieliście, silos to kiszonkę, mam kolejny. Te odcinki fajnie się przyjmują, dlatego no, z miłą chęcią mi się nagrywa po prostu te odcineczki z rozwojowego gospodarstwa. I powiem wam tak, jest to odcinek już bodajże 44. Zastanawiacie się właśnie, dużo osób pyta, skąd ty masz tyle pieniędzy na tej serii? Jak cię stać, jak nie masz kredytu? Jak, czy dodajesz sobie pieniądze? No i widzicie, zarobiliśmy praktycznie 1 600 000 w paru kliknięciach, parę kliknięć Entera i zarobiliśmy tyle pieniędzy. Nie dodaję sobie pieniędzy, to jest naprawdę, żeby zarobić tutaj pieniądze w tej grze przy no jakimś tam działaniu już gospodarstwa, szczególnie, że mam dwie zagrody dla koniów, jest to naprawdę bardzo proste. Trzeba mieć troszeczkę w głowie, a na pewno gdzieś te wasze farmingowe gospodarstwa będą się fajnie rozwijały. A jeżeli no nie macie nic w głowie, no to już jest tak naprawdę trudno, jeżeli nie umiecie sobie poradzić z tak banalną grą. Trzeba inwestować po prostu nie w to, co wam się podoba, bo jeżeli będziecie robili to, co wam się podoba, to nie zawsze z tego wyżyjecie. Taka złota zasada, tylko musicie robić to, co jest opłacalne i na pewno jakieś zyski z tego będziecie mieli. Mamy jeszcze 600 tysięcy, 700 praktycznie. Ja sobie kupię obciążnik do John Deere'a, ten taki pasujący, kupmy. Ile to kosztuje? 1600, nie za dużo, nie za mało. Na razie więcej maszyn nie potrzebuję. Kiedyś pójdę w czwarty ciągnik jeszcze. O pierdziel, jaki to bydlak, no nie? Jak to stać? Kurczę, pięknie. Siewniki też pisaliście, że mogę sobie wymienić, tylko tyle, że patrzcie. Ważna sprawa odnośnie siewników, patrzcie. Patrzcie i podziwiajcie. Tu jest siewnik, prawda? I ten siewnik ma opcję nawożenia i opcję siewnik odpowiada, umożliwia obsiewanie pól, to maszyny na bezpośredni zasiew, czyli nie trzeba agregatować. Ma 15 metrów. Tu jest siewnik, który można nie używać agregatu przed nim, ma 18 metrów, ale nie można dawać nawozu. I tu już jest problem, bo jak dać nawóz? No i tu się zaczynają schody. Dlatego tu jest TH1400 można podczepić, którym można dawać nawóz i to jakbyśmy z tyłu ciągnęli, wtedy mamy 18-metrową dosyć fajną bestię, tylko że to jest koszt wtedy 300 tysięcy. Żeby kupić trzy takie same, trzeba mieć tych tysięcy około 900. Dobra, to by było na tyle. Kolejna sprawa, czyli 25,6 metra. Tutaj też można to podczepić, 980 air. Aha, czyli to jest to całkiem. No tu już jest kwota całkiem większa, żeby trzy kupić o takie o rzeczy. No to hit, no nie, by było jakbyśmy mieli trzy. I tu jest też 640 koni, także te siewniki, gdzieś ta wymiana siewników na pewno będzie na kanale. W niedługim czasie mogę wam powiedzieć. Ale na razie nie planuję takich zmian. Na razie będę chciał iść mocno w krowy. Na pewno mega duże ułatwienie siew na trzy siewniki teraz, szczególnie, że jeszcze dzisiaj kawałek jeden pola na pewno dojdzie, bo te pieniądze chcę przepierdzielić trochę, żeby mi nie, wiesz, nie zostało jakoś tak za dużo tych pieniędzy, po prostu wszystko przepierdzielimy. Jeżeli nam zabraknie na jakieś pole, które bardzo będę chciał kupić, weźmiemy sobie dzisiaj kredyt. Dlaczego? Ano dlatego, że wszystkie pola mamy obsiane soją, tak jak mówiłem, i no soi, jak wiecie, są mega duże zyski, te pola nie są małe. Także te zyski będą, też nie będą małe. Logiczne, prawda? I zajebiście. I o to chodzi. I widzicie, soja plus konie i naprawdę poradnik, jak zarobić dużo pieniędzy w farmingu 19, macie wytłumaczony. Wow, bym porysował nowość, no nie? Nowość na gospodarstwie. Ja pierdzielę, wyjedź stąd teraz. Mordo, dawaj. Jedziem. Mogliśmy jeszcze samochód kupić, tylko że tak dużo osób mi pisze, kup sobie samochód, tylko że... No ja nie wiem, po co mi ten samochód, prawda? Ja samochód sobie mogę kupić, dla mnie by to problemu nie zrobiło, bo mnie stać na to. I spytacie, ej Heroseu, ale po co ci dwa opryskiwacze? Dwa opryskiwacze, już wam mówię, są mi potrzebne tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie robić jednym. Jeszcze nawozu musimy nakupić, bo tam będzie lekkie przemeblowanie. Będzie leciutkie przemeblowanie, dokładnie w miejscu, gdzie są kombajny. Nie, kombajny tam na pewno zostaną. To jest miejsce na wiatę, tylko czy tutaj my zrobimy wiatę, czy tutaj ja będę chciał to inaczej ogarnąć, to się przekonamy w najbliższych odcinkach.
Bo jest opcja, że jeszcze drugi garaż taki dojdzie na ciągniki i wtedy wszystko będziemy trzymali w wiatach z przodu, żeby wyciągnąć na pewno ten kombajn sieczkarnię, prawda? Na siłę możemy zrobić jedno przemeblowanie dzisiaj. Jeżeli nam się uda to ogarnąć, byłoby fajnie, tylko że nie wiem, czy nam się uda. Zaraz to spróbujemy zrobić. Tylko że tam są znowu trzy wjazdy. Nie wiem, spróbujemy. Spróbujemy po prostu to ogarnąć w taki sposób, że w ogóle podejdziemy i zobaczymy, czy jest taka możliwość, bo te kombajny na spokojnie, jak widzicie, się zmieszczą. Jakby je poustawiać, ten garaż jest duży, także tutaj no niby są trzy wjazdy, ale z tych trzech wjazdów naprawdę można zrobić jeszcze fajniejszy pożytek i trzymać cztery kombajny. I to jest mega dobre, taki garażek jest naprawdę na propsie, trzeba było tutaj fajniej wyjechać, dlatego sobie dajmy, na razie to do góry, niech się nam podniesie. I wszystko sobie damy pod lewo i miejmy nadzieję, że w takim ustawieniu zmieści się jeszcze kombajn do kiszonki. No, który swoją drogą tak naprawdę no, używany będzie na gospie, no nie oszukujmy się, bardzo rzadko on jest używany, szczególnie, że te kiszonki mamy nawalone no mega dużo, mamy dwa silosy, w którym jednym jest jeden, no tak na jeszcze trochę, no wiadomo, że jak dojdzie 100 krów nowych, to najprawdopodobniej trzeba będzie gdzieś tam nową kiszonkę porobić, ale raczej trzeciego silosu już nie będę dobudowywał, bo też takiej akcji dużej nie planuję kiszonki. Samo to, co miałem tutaj w tych silosach, starcza mi, no raczej no jest aż w zapasie. Dobra, patrzcie, o Boże, jak te krowy chodzą, jak te konie wyglądają, piękne jest to gospodarstwo. Te dwie maszynki gdzieś sobie przestawimy, to nie jest problem, ale na razie sobie też wjedziemy tym kombajnem właśnie w tamto miejsce, żeby wszystkie kombajny. I to jeszcze marka New Holland. Jakbyśmy, kurczę, tamten jeden sprzedali, ten większy, i kupili tego mniejszego New Hollanda, mi się zdaje, że by było bardziej opłacalne gdzieś tak same New Hollandy mieć. Fajnie by to na pewno wyglądało kolorystycznie. Gdzieś może kiedyś klasa jakiegoś sobie pobiorę jeszcze większego. Zobaczymy, bo jak na razie sprawa z modami takimi dobrymi, tymi większymi właśnie, wygląda średnio. Nie ma jakichś pięknych tutaj wynalazków. Dobra, tym będziemy sobie wyjeżdżali. Gdzieś jakoś na pewno, prawda? Dobra, nie zamknęło się. Dobra, zamyka się. I tutaj myślałem nad wiatką, tutaj myślałem też nad panelami słonecznymi. Kolektory słoneczne, tak to się dokładnie nazywa. Ale to jest jeszcze kwestia czasu. Przejdźmy sobie na pole. I spełnię chyba marzenie co niektórych widzów właśnie teraz, bo te pola mi polecaliście, żebym sobie kupił już dawno. I ja oczywiście te pola właśnie w tym momencie będę się starał zrealizować. Nie wiem, czy mi wyjdzie to wszystko, bo... No nie są to małe kawałki, nie są to małe kawałki. Podejdźmy sobie do tego kawałeczka. Tereny. Pole numer 13 kosztuje 304 tysiące. Kupujemy, stać nas. Nie jest problem. Teraz z tego pola możemy zrobić... Chyba pójdę tak na ukos. Jeżeli kupimy 12, na którą nas nie stać, bo brakuje nam pieniędzy, trzeba brać większy kredyt, żeby coś z tego zrobić. No nie wiem, kurde, no bo jak tutaj mamy coś takiego, będzie dojeżdżał dotąd, tu zrobimy sobie na ukos, aż dotąd, tutaj też to jeszcze bardziej bym powiększył, jak to będzie chyba największe pole nasze na gospodarstwie. Na razie nas nie stać na to, gdybym wziął kredyt, na pewno było nas stać. I teraz tak, czy kredyt będzie bardzo potrzebny, bo bez kredytu, no ten kształt pola będzie taki do dupy trochę. Sami spójrzcie, że będzie tutaj dotąd, tam dotąd, dlatego ja bym polecał wziąć kredyt. To dużo nam nie trzeba, też na te krowy chciałem troszeczkę coś zostawić, ale sprzedamy soję i na pewno ten kredyt spłacimy. Dobra, 150 tysięcy kredytu, to jest jedna przyczepa soi przy dobrej cenie, także nie ma z tym problemu. A my sobie teraz kupimy drugie pole. Cyk, tereny, cyk, kup. Kurde! Ja kupiłem coś, czy nie? Kurde no. Znaczy nic chyba na tym nie straciłem, tak? Nic na tym nie straciłem. Ale sprzedałem swój teren przez przypadek. Ja pierdzielę, no. Żeby tylko tam mi to rosło dalej, bo jak nie będzie rosło, to będzie lipa całkowita. Na więzienie 50% soja. Dobra, rośnie. Całe szczęście, że rośnie. No i co, ja sobie teraz przyspieszę czas trochę i przetestujemy sobie te dwa opryskiwacze. W sumie jeszcze przed przyspieszeniem czasu pasowałoby je w ogóle pouzupełniać całkowicie. W następnym odcinku zrobimy sobie chyba mega duży zakup nawozów.
żeby właśnie zagospodarować tamtą wiatę, stodołę, to się chyba stodoła tak profesjonalnie nazywa, no wiadomo, to nie jest taka stodoła, jak nie wiem, gdzieś tam na wsi macie, tylko to jest stodoła taka bardziej większa, bardziej farmingowa, ale też to spoko wygląda. Wiem, że teraz na dwa takie opryskiwacze naprawdę robota będzie szła dużo, dużo szybciej. Gdzieś tam kiedyś wapnowanie zrobimy. Nie mam akurat maszyny teraz do wapnowania żadnej, bo sprzedałem rozsiewacz, bo nie był mi potrzebny. No ale przynajmniej coś tam mamy. Weźmy sobie teraz tak. Teraz tak, gdzie jest ten? Gdzie są palety? Dobra. Na nawóz. Bierzemy sobie nawóz płynny. Mamy 86 tysięcy. No tego nawozu, naprawdę tego oprysku idzie dosyć dużo, także jak będziemy go kupować następnym razem, to raczej ja muszę soję najpierw sprzedać, którą gdzieś tam właśnie będziemy kosić na live'ach, także na live'y bardzo zapraszam, żebyście potem nie pytali, skąd się biorą pieniądze, bo no soi raczej sprzedaży nie będę pokazywał, tylko gdzieś tam na live'ie po prostu sobie zobaczycie, a nie na odcinku na pewno, wiesz, bo nie chcę cały czas robić podobnych odcinków, bo gdzieś tam sprzedaż tej soi i właśnie sprzedaż czy tam innych zbóż, czy tam na przykład rzepaku, czy tam na przykład tego, tamtego. Dosyć często na odcinkach była. Dlatego tego nie będę pokazywał. Mogę wam oficjalnie zapowiedzieć, że jeszcze tak z 10 odcinków i będziemy szli w świnie. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie z tymi krowami, jak wyjdzie z miejscem, bo na pewno z tamtego pola jeszcze troszeczkę nam ubędzie. I jak zagospodaruję w ogóle ten teren, to też jest dobre pytanie. Jak ja zagospodaruję ten teren? Dobra, jedziemy sobie na gospo. W sumie tego już bym mógł puszczać do pryskania, ale jak wiecie, teraz jest nawiezienie 50% i żeby to dopiero opryskać, będę musiał, żeby ta pierwsza faza wzrostu przynajmniej przeminęła, raczej długo to nie potrwa, przynajmniej tak mi się wydaje, teraz mam ogólnie wzrost wyłączony, żeby to wszystko przygotować pod odcinek, także wiecie, życie youtubera grającego w farminga wyłącza wzrost. Dobra, bierzemy sobie teraz kolejny nasz kombajn, opryskiwacz. Właśnie też nie wiem, czy tą wiatę kupować, czy nie kupować, bo nie wiem, czy jest jakiś mega duży sens i zastosowanie tego, wiecie. Tutaj chyba za dużo w ogóle, tutaj coś mam, 67%, także widzimy się po cięciu. Wow, ale musiałem długo czekać, o Boże. Grałem w tą grę pół godziny, żeby mi się to dojrzało. Ja tak naprawdę tylko 3 minuty na czas ustawiłem sobie 120, żeby po prostu zrobić coś jeszcze na tym odcinku, bo powiem wam tak szczerze, że odcinek by się skończył w 17 minucie. To nie jest w ogóle w moim stylu, żeby takie krótkie odcinki robić. Kiedyś to rozumiem, kiedyś to 15 minut, ale teraz to 20 coś przynajmniej. I powiem wam, że to nawet jakbyśmy tego oprysku nie zrobili, to kurczę, innej pracy polowej nie mamy za bardzo co robić. Wszystkie pola mam obsiane tym samym. Co nam daje zakres możliwości bardzo ograniczony, no bo jednak, no co, pojadę na inne pole, no to co, no będę miał to samo, będę musiał i tak pryskać. Ogólnie zrobiła się noc, czego nie przemyślałem, tutaj trzeba przyznać, że tego nie przemyślałem troszeczkę. Znaczy, no wiedziałem, że no ciemno się kiedyś musi zrobić, prawda, tylko tyle, że nie wiedziałem, że aż tak szybko się zrobi ciemno. I teraz jeszcze mi się coś zawiesiło, o tamto właśnie te, jak będę na równym poziomie, to będę mógł z tego zjechać spokojnie, widzicie. No nie! Dobra, teraz jesteśmy na równym dopiero poziomie. Jest git. Weźmiemy sobie coś takiego i ja teraz chyba nie będę nawet pryskał, bo... No w takiej ciemności, no to kurczę, ciężko będzie to zrobić. Jakby nie patrzeć. Tutaj mamy 67%. Tego sobie puszczę... Chyba na to pole bliskie. Nie będę na dwóch polach robił tego samego, tylko sobie na jedno pole kupię. Tylko że patrzcie, mam 4 pola. W sumie nie wiem jak, no dobra, nieważne, co za różnica, w którą stronę to puścimy, prawda? Pojedziemy sobie po prostu, na jednym polu będzie on robił, na drugim będę ja robił i wyjdę z tego jak najbardziej na plus, bo będzie i tak dwa razy szybciej. Wiadomo, że to jest pracownik, to jest, no jakby tak lekko, delikatnie powiedzieć, idiota. I miejmy nadzieję, że no chociaż opryska, chociaż tyle, żeby to opryskał. Nie mówię, żeby żadnego mijaka nie zrobił, bo wiem, że to nie jest możliwe, ale chociaż troszeczkę, żeby to jakoś zrobił tak, żeby nie było mega dużo poprawiania, to naprawdę by mi to na plus wyszło, bo bym nie musiał później jeździć i poprawiać po nim. Ja bym tu mu wziął w górę, bo tu jest też znowu teren nierówny. Ogólnie na nierównych terenach ja bym proponował brać wam to w górę, a my zrobimy
chyba pierwsze spanie właśnie na tej serii, bo jeszcze nigdy nie spałem na odcinku, tylko i wyłącznie gdzieś tam spaliśmy na live'ach. No, całe szczęście, że mogę, dobra. Weźmiemy sobie 12 godzin snu, żeby przynajmniej w dzień coś robić. Nie wiem, o która była godzina, także nie wiem, o której się nawet obudzę. Zaraz się tego wszystkiego przekonamy. Jest ranek, jest git. Jakie są ceny za to wszystko? W ogóle jak wygląda sprawa u zwierząt? No u zwierząt wygląda sprawa tak średnio. Nawet już tej kiszonki bardzo mało mają, nasze krówki. Czyli tego TMR, tak dokładnie tego... pomieszanych składników. I... aha, czyli spoko. Ja pierdzielę. No nie, hit. Hit, bo sobie nie wyłączyłem sobie tego. No to i tak teraz się da opryskać, tylko tyle, że... będzie znacząco ciężej to opryskać, bo ja nie widzę, w którym miejscu teraz to pryskałem, a w którym tego nie pryskałem. Gdzieś tam pracownik to pewnie to sobie ogarnie, ale no... po prostu masa błędów na live, no nie? Na live, na odcinku. No bo ja widzicie, pryskam, prawda? Pryskam. Tylko co z tego, że ja pryskam, jak ja nie widzę, gdzie jest pryskane? Tam, no tak jak prosto się jedzie, to jest git, ale tu jest dużo, dużo nakręcania tego i nie wyjdzie nam to tak, żeby to zrobić elegancko. Ja pierdzielę, no. Ale myślałem, że wyłączyłem, ale musiałem przez przypadek kliknąć o jeden bardziej po prostu. Czajcie, o co chodzi, no nie? Tak samo tamto pole, drugie jest krzywe i na tamtym polu też raczej będziemy mieć problemy, żeby gdzieś to mniej więcej równo opryskać. Tutaj tak samo, nie wiem jak jechać. Pojadę po prostu prosto i miejmy nadzieję, że coś z tego będzie, bo jak widzicie, z tej perspektywy jest tak gęsto, że ja nie widzę, czy tutaj było opryskane, czy tutaj nie było opryskane, bo ja po prostu widzę pasmo zieleni, a wiadomo, że po paśmie zieleni w farmingu 19, czy tam nawet i w 17 nie da się tego ogarnąć. Trzeba po prostu pryskać. No najlepiej by było pryskać tą fazę taką do nawożenia. Bo wiadomo, że nawozem się daje na taką mniejszą, a jednak później się pryska. W takim właśnie stanie, jak jest tutaj, żeby ten oprysk fajnie działał. Tylko, że... no nie wiem, jak ludzie to robią w prawdziwym życiu, że oni to ogarniają, w którym, dokąd im to dochodzi. Gdzieś tam na oko pewnie, prawda? A w tych nowszych ciągnikach, czy tam w nowszych maszynach, takich jak na przykład tutaj robimy, no to też jest bardzo prawdopodobne, że... raczej masz jakiś podgląd na to, gdzieś tam masz te monitorki i to wszystko. I wtedy wiesz, jak to robić, a no my nie mamy. Tu jest zbyt niby nowoczesne, ale tutaj jak widzicie, ja nie mam. Miałem tutaj tylko jakiś śmieszny rysunek, bo oczywiście Giants nie zadbał o to, że ktoś by dla niego na przykład było pomocne, gdyby faktycznie te funkcje jak w prawdziwym życiu działały. Przecież ta gra i prawdziwe życie to jest... no, odpowiedzcie sobie sami w komentarzach. Nawet... powiedzcie sobie sami w komentarzach, tu nie ma czego komentować po prostu, bo chyba każdy wie, co mam na myśli, że tu nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem ta gra. Chyba te słowa dobrze dobrałem, chyba dobrze nabrałem te słowa. Może się tam no, hodowla zwierząt albo coś w tym stylu, że im jeść trzeba dawać, to tutaj zadbali akurat. Tutaj akurat zadbali i miejmy nadzieję, że Farming 21 będzie grał, powiem to, w końcu dobrą, bo... no jeszcze nie ma takiego dobrego farminga, który gdzieś tak faktycznie by błyszczał. Są dobre farmingi, ale nie ma takiego, który by spełniał wszystkie nasze oczekiwania, bo powiecie, że 13 fajna, no to spoko, tylko tyle, że 13 bez modów dalej jest do dupy. No gdy moderzy ratują jednak tą grę, no, to sobie trzeba przyznać i... kto się z tym zgadza, no to niech napisze komentarz i najlepiej napiszcie komentarz, w jaką część farminga wam się najlepiej grało, prawda? Ja tutaj nie widzę, gdzie jadę. Nie wiem. Nie wiem, w którym miejscu robiłem, w którym miejscu nie robiłem. Tamten pracownik to w ogóle już albo skończył to pole, albo po prostu się zatrzymał w którymś miejscu, bo przecież to też jest zbugowane w ogóle, jakby robić tutaj ze ścieżkami tymi technologicznymi, czyli to, co się ujeżdża, tak jakby to.
To może i by było gdzieś tam podgląd mniej więcej, w którym miejscu dalej jechać, a w którym nie. Ale mamy wyłączone to. Także ja się z Wami żegnam. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Pamiętajcie, że już niedługo, albo już jest, albo jeszcze nie ma, tego właśnie zajebistego moda polskiego znajdziecie na fanpage'u. Możecie go pobrać, możecie na nim grać. I sklepik z koszulkami już najprawdopodobniej gdzieś tam za 5 godzinek, koło 22, koło 21, koło 20 będzie. Zależy, kiedy będzie 5K na Instagramie. Także udostępnijcie ten film i na razie.